A pierwsze badanie USG, kiedy można zrobić? Pierwsze badanie wykonuje lekarz prowadzący w trakcie wizyty, aby potwierdzić, że ciąża jest prawidłowo zlokalizowana. Czyli to jest mniej więcej około miesiąca od szósty, ósmy tydzień. Czyli właśnie nawet wtedy, kiedy beta HCG jest około 2000, 1,5 do 2000, już jesteśmy w stanie stwierdzić pęcherzyk ciążowy w macicy. A ile razy w ciągu ciąży kobieta powinna czy może pójść na USG? Ja powiem, jak robię to praktycznie. Rozpoznaję ciążę, gdzie ona jest zlokalizowana. Następnie ustalam, jak już zobaczę struktury płodu przy następnym USG, wiek ciążowy. Daję skierowanie na ultrasonografię genetyczną, tak zwaną, tak to umownie nazywamy. Przepraszam, panie doktorze, pani doktor, prosimy o komentarz. Co teraz na ekranie? Zmieniliśmy położenie głowicy, oglądamy głowę płodu i struktury w obrębie głowy, czyli mózg. Widzicie państwo podział mózgu na dwie półkule mózgu, czyli to jest taka najważniejsza sprawa, którą musimy wyjaśnić. Przepraszam, to jest czaszka, zarys czaszki, natomiast wewnątrz czaszki mamy strukturę, która jest taka bardziej może jasno-szara. To jest mózg. Tak. On tak wygląda, że rzeczywiście jasno szara. Szara galareta. No nie zupełnie. Nie chciałbym mieć galarety w głowie. Widzicie państwo symetrię w mózgu, widzimy układ komorowy, korę mózgu, oglądamy sobie tylny dół czaszki, gdzie rozwija nam się móżdżek. A co jeszcze możemy zobaczyć na USG? Praktycznie całą strukturę, wszystkie struktury płodu, całą anatomię płodu oglądamy. Niestety wszystkich wad nie jesteśmy w stanie wykluczyć, ale te wady, które są najważniejsze dla dziecka po porodzie, które wymagają od nas odpowiedniego zaopatrzenia noworodka po porodzie, są możliwe do rozpoznania albo, mówiąc od drugiej, lepszej strony, wykluczenia w trakcie badania ultrasonograficznego. Czyli praktycznie, Agnieszko, jeżeli wrobi się USG w połowie ciąży, to oceniamy rozwój wszystkich narządów. I możemy powiedzieć, że na ten moment te narządy u naszej pacjentki właśnie chciałabym to podkreślić, że to jest na ten moment. Wykonujemy 3 dokładne badania w ciąży. Każde z tych badań wnosi nam coś dodatkowego. Każde z tych badań wyklucza pewne nieprawidłowości, które na różnym etapie ciąży mogą się ujawnić. I to pacjentka powinna taką informację od lekarza uzyskać, że nie jedno badanie w ciąży daje nam gwarancję tego, że dziecko będzie zdrowe, ale 3 badania przeprowadzone. Ale 10 nie gwarantuje. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.